Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Minęła godzina 8:30. Naszym gościem jest teraz redaktor Antoni Bugajski, Przegląd Sportowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Nie udało się zakończyć optymistycznym akcentem tego roku reprezentacji Polski. Wczoraj przegrała z Węgrami 1-2 na Stadionie Narodowym, ale nie tylko o dobre nastroje tutaj chodzi, bo to realnie wpłynie na naszą sytuację w branżach. O tym za chwilę. Najpierw o samym meczu chciałem porozmawiać, no bo wiedzieliśmy, że nie będzie Roberta Lewandowskiego, że nie będzie chociażby Grzegorza Krychowiaka czy Kamila Glika, a jak możemy spojrzeć na pozostałe personalne wybory trenera Paulo Sousy? Czy może to była przyczyna takiego, a nie innego rezultatu? To znaczy niekonsekwencja. Wydaje mi się, że to jest słowo, które najbardziej odzwierciedla to, co robi ostatnio Paulo Sousa, co zrobił przed tym meczem i w czasie tego meczu. Mówiąc o niekonsekwencji, mam na myśli przede wszystkim wystawienie w tym meczu Mateusza Klicha. To trochę taki, można powiedzieć, wątek poboczny, ale też bardzo ważny, bo to jest człowiek, który również był zagrożony kartkami, a jednak zagrał. Nie zagrał Glik, no żeby właśnie uważać na kartę, która go wykluczy z barażu. Klich jednak zagrał, z kolei usiadł na ławce Zieliński, który nie był zagrażony kartkowo, a więc naturalnym wydawało się i logicznym przede wszystkim, że zagra w środku pola Zieliński. Klich zagrał, dostał żółtą kartkę, wykluczył się i to był taki symbol. Ja się tutaj skupiam na tym jednym wątku, może trochę pomijanym, żeby pokazać, że Paulo Sousa jest bardzo niekonsekwentny. Ja mam wrażenie, że jesteśmy świadkami jakiegoś programu z gatunku Ukryta Kamera, bo naprawdę nie wiem, jak reagować na to, co robi Sousa. On jakby, nie wiem, eksperymentował na żywym organizmie, wiedząc, że to się nie może udać. Naprawdę za dużo jest tych eksperymentów, za dużo jest tych prób dziwnych, dziwacznych. No i to tak jak dziecko, któremu się daje zapałki, zostawia się go bez kontroli, w końcu wybuchł pożar i teraz jesteśmy świadkami tego pożaru. Absolutnie na własne życzenie narobiliśmy sobie problemu na koniec eliminacji przed barażami. Zobaczymy, co dzisiaj przyniesie wieczór, jakie będą wyniki innych meczów, ale wszystko wskazuje na to, że będziemy grać jako nierozstawienia, więc na wyjeździe, a więc są to kolejne straty też finansowe dla PZPN-u. Kilka milionów złotych z przychodów z dnia meczowego. Jestem zdziwiony, że prezes Kulesza tak spokojnie na to wszystko patrzy, bo na razie nie ma jakichś stanowczych reakcji, ale no pogubił nam się trener na koniec i to mnie bardzo boli. A nie jest trochę może tak, że zlekceważył przeciwnika, czy już właśnie myślami był w barażach? No bo zawodnicy, których przyzwyczailiśmy się oglądać w podstawowym składzie, Kamil Jóźwiak, czy też Arkadiusz Milik, który zaczął mecz z Andorą, czy właśnie Piotr Zieliński, rozpoczęli ten mecz na ławce? Może i zlekceważył, a może też miał jakiś pomysł, no znaczy musiał mieć jakiś pomysł na ten mecz. Wejście Jóźwiaka w drugiej połowie to był chyba taki manewr z początku eliminacji, kiedy graliśmy też z Węgrami na wyjeździe i goniliśmy wynik. Właśnie Jóźwiak dał impuls z ławki wtedy. Udało nam się w końcu mimo przegrywanej 0-2 zremisować 3-3 na koniec. Tutaj być może też założył sobie trener Sousa, że Jóźwiak właśnie na tego podmęczonego przeciwnika może wejść i dać nam tak właśnie dobry impuls, ale właśnie no, nie udało się, chociaż coś tam się zaczęło dziać w drugiej połowie, bo Zieliński no ożywił tę grę, ale nie na tyle, żeby zmienić obraz gry. Mówiąc też, mówimy o tej niekonsekwencji, czy ja mówię, to też skoro też mówimy o Jóźwiaku, to trzeba wspomnieć o Mety Kaszu, bo on też, no skoro ma być częścią tej drużyny, co mnie osobiście się nie podoba, to tempo nie podoba mi się wprowadzania go do reprezentacji, ale skoro już tak ma być i jest, no to też nie, kompletnie nie rozumiem, dlaczego on schodzi już w przerwie. Ktoś powie, a bo miał żółtą kartkę, no ale żółtą kartkę miał też Klich właśnie, a szedł Moder. No to wszystko się kupy nie trzyma i ten Kasz, który jest nowym człowiekiem w kadrze, który musi się zgrywać, no jest mecz z Węgrami, wychodzi w wyjściowym składzie, to po to, żeby grać cały mecz, czy 70 minut. No to naprawdę jest niepojęte, co nawyrabiał Paulo Sousa w tym meczu z tą drużyną. To tak jakby, nie wiem, nie było tam trenera i
jakaś taka radosna twórczość. Gdyby to był pierwszy mecz, to byśmy powiedzieli, no tak jak właśnie w Budapeszcie, gdzie też były dziwne decyzje, ale nie w takiej liczbie, no to byśmy właśnie powiedzieli, że no, no pogubił się, no okej, okay, no przymknijmy na to oko, będą kolejne mecze, będzie się uczył, będzie wyciągał wnioski, ale to naprawdę, to już było zwieńczenie tutaj, no. Sam Sousa przed meczem mówił, że ta drużyna się rozwija, idzie w dobrym kierunku i zaczęliśmy mu wierzyć, bo ta jesień była niezła. Ale na koniec jest tak, że z wszystkich meczów, jakie Paulo Sousa grał z reprezentacją Polski, wygraliśmy tylko San Marino, Andorą, Albanią. A reszta to jest taka no piana słowna, że umiemy wygrywać z każdym, umiemy walczyć z każdym, okej, ale z nikim nie umiemy wygrywać. I to jest taka najbardziej gorzka konstatacja po tym pierwszym spotkaniu. No właśnie, bo wszyscy się spodziewaliśmy chyba, że ten mecz z Węgrami będzie wyglądał zupełnie inaczej niż ten w Budapeszcie. Na początku tej przygody eliminacyjnej i też przygody z trenerem Paulo Sousa, ale to wszystko wróciło. No. Jeszcze o jedną rzecz związaną z tym meczem chciałem zapytać o Wojtka Szczęsnego i o jego zachowanie przy pierwszej bramce. No Wojtek Szczęsny to naprawdę jak 7 nieszczęść. On niestety... Co ma zawieść u niego, to zawodzi. W ostatnim roku, albo może i dłużej. Ja miałem taką nadzieję, że na Mistrzostwach Europy w meczu z Hiszpanią, gdzie były różne oceny jego postawy, ale ja generalnie uważałem, że on był jednym z lepszych piłkarzy, dał nam właśnie, był takim dobrym duchem i jednak pomógł nam zremisować ten mecz. Myślałem, że zacznie się jakiś jego lepszy okres w kadrze, ale nie. No, wracają te stare upiory. On nie tylko, no wczoraj zawalił. Moim zdaniem to była też jego wina. Oczywiście to nie jego wina, że Puchacz w ten sposób interweniował w polu karnym, że w zasadzie zaliczył piękną asystę główką do rywala, ale no puszcza piłkę między nogami, to zawsze jest jakieś obciążenie bramkarza. No nie ma innej możliwości i tutaj no jakoś zamieszany ten Szczęsny jest. On, no mówię, 7 nieszczęść, bo puszcza gole, nie wiem, w meczu z Andorą, w meczu z San Marino. No źle to wygląda. Ma zły czas w kadrze i on trwa długo. To nie jest taki bramkarz, na którym można byłoby się oprzeć zawsze i wszędzie. I niestety to też jest przykre, chociaż jest to klasowy bramkarz, no to w ogóle truizm jest. Tylko brakuje nam tego Szczęsnego, który nam będzie bronił mecze, będzie nam mecze wygrywał. No, to nie jest cały czas tego typu bramkarz. To jest problem polskiej kadry. Czyli możemy w jakimś sensie powiedzieć, podsumowując trochę tę eliminację, że oczywiście marzyliśmy o rywalizacji jak równy z równym z Anglikami, ale realia były takie, że gdzieś tam no, realne stawki walczyliśmy z reprezentacją Albanii. No tak, to prawda i jakoś źle odczytywaliśmy albo nie wszyscy dobrze odczytywali te ostrzeżenia, bo kiedy dziennikarze, część kibiców też oczywiście zwracała uwagę, część dziennikarzy po meczu z Albanią 4-1 wygranym na stadionie narodowym, że to nie był dobry mecz kadry, no to było czepiacie się. Kiedy alarmowaliśmy, że jednak po tym meczu z Andorą wyjazdowym, że to też nie wyglądało dobrze, to znowu było czepiacie się, ludzie, wygrywamy wysoko i to jest czepialstwo. No i właśnie na koniec jest jednak taki efekt, że no tak jak pan powiedział, że na początku liczyliśmy, że ten mecz będzie inny niż ten pierwszy w Budapeszcie, że zobaczymy różnicę i zobaczyliśmy z tym, że na niekorzyść. I to jest tragiczne, że w Budapeszcie graliśmy lepiej niż w marcu, niż teraz w Warszawie z Węgrami. No to no nie o to chodzi, kompletnie nie o to chodziło i naprawdę nie chcę tutaj jakby podpowiadać prezesowi Kuleszy, co ma teraz zrobić, ale wydaje mi się, że co najmniej powinien wezwać prezesa, trenera Sousę na dywanik, no tak to ujmę, a co z tej rozmowy takiej na dywaniku wyjdzie, no to poczekajmy i miejmy nadzieję, że wszyscy jakoś wyciągniemy dobre wnioski i no bo za chwilę są baraże, prawda, znaczy za chwilę w marcu, ale nie prześpimy tej zimy. Nie udawajmy, że nic się nie stało, no bo to będzie najgorsze. Może w takim razie trener Sousa będzie miał okazję do kolejnej wizyty w Polsce, jeżeli czeka go rozmowa z prezesem Kuleszą. To teraz właśnie o tych barażach porozmawiajmy i powiedzmy, wyjaśnimy trochę naszym słuchaczom, jak one mogą się dla nas ułożyć, bo wbrew pozorom to są dosyć skomplikowane rozgrywki, chyba tak nawet można powiedzieć. Tak, oczywiście. No,
Chodzi o to, że drużyny też z Ligi Narodów, z Ligi Narodów, ale przede wszystkim drugich miejsc w grupach będą tworzyć pary barażowe. One są dwustopniowe, czyli to będą, najpierw mamy jednego rywala. Jeżeli go przejdziemy, to będzie trzeba przejść jeszcze jednego rywala. Są dwustopniowe, ale ogranicza się do jednego meczu w każdej parze. A więc jeżeli będziemy, wylosujemy rywala jako nierozstawiony zespół, to będziemy grać mecz na wyjeździe, jeden mecz. Problem jest, to jest jeden problem. Drugi problem jest taki, że jeżeli będziemy nierozstawieni, to możemy trafić na drużyny typu Włochy albo Portugalia. No to naprawdę i będziemy grać na wyjeździe. No, trudno sobie wyobrazić gorszego rywala, no to jak z koszmaru. I właśnie ten wczorajszy mecz w Warszawie mógł nam pomóc w tym, żebyśmy byli jednak rozstawieni, a więc pierwszy mecz barażowy gralibyśmy po pierwsze u siebie, po drugie z kimś jednak no słabszym i z kimś, kogo no, wydaje mi się, że moglibyśmy przejść, typu, nie wiem, Macedonia Północna. A tak to naprawdę może za chwilę się okazać, że to będzie rywal absolutnie z najwyższej półki. Dzisiaj jeszcze te mecze, o tyle jest to skomplikowane, że tam się różne mogą jeszcze konfiguracje potworzyć. Będziemy patrzeć dzisiaj no, na wyniki meczów z udziałem Walii, Turcji, zobaczymy, co się będzie dziać, ale naprawdę szansa na to, że będziemy rozstawieni, jest niewielka i sami sobie zafundowaliśmy. A jeszcze jedno powiem, że no Paulo Sousa, który po meczu mówi, że gdyby mógł cofnąć czas, to i tak by nie wystawił Lewandowskiego, to ja już tego kompletnie nie rozumiem, bo właśnie kogo jak kogo, ale Lewandowskiego wczoraj brakowało, bo już wiemy, no, mamy tak wieloletnie doświadczenie, że już wiemy, że Lewandowski w takich sytuacjach potrafi właśnie wygrać nam mecz, albo przynajmniej zremisować. I wczoraj go zabrakło, a Sousa po meczu mówi, że gdyby mógł jeszcze raz podjąć tę decyzję, to podjąłby taką samą. No, no, kompletny absurd, naprawdę. Będziemy w takim razie dziś wieczorem obserwować to, co będzie się działo na innych boiskach i będziemy także obserwować bodajże 26 listopada losowanie spotkań barażowych, kogo nam los przyniesie. Antoni Bugajski, redaktor Przeglądu Sportowego, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. 7:09.